Cześć, ja jestem Adam i witam Was w kolejnym odcinku z gry Elden Ring. Gramy w kooperacji z Monsoon Ninja. Siema. Dotarliśmy w końcu do Faru Mazula i będziemy powoli zmierzać ku końcowi. No to co, lecimy. Pokonujemy co przed nami. Teraz najtrudniejszy smok, nie? Już został. Znaczy nie w tym momencie, nie teraz dosłownie, tylko już tu z Faru Mazula jest ten najtrudniejszy. Tak, ten starożytny smok. Placidux? Tak. To tak jakby był nazywany ojcem wszystkich smoków. O. Tu pimpki takie tylko się pojawiają. Uciekaj tą stópką ode mnie. Teraz dostałem w końcu. Jest wytrącony. Dobra. I głowa. No, trochę dostał. I padł? Tak, odmrożenie się w końcu nabiło. Kamień kowalski starożytnego smoka. Pamiętam, że jak grałem pierwszy raz, to się trochę tu umordowałem z nim, nie? Solo. Nie no, solo jest trudno go ubić, bo ma dużo HP. Prawie jak ma tyle samo HP co boss. No i w sumie jest lekkim wyzwaniem, ale dobrze, fajnie to jest zrobione. No przecież się zbliżamy do końca gry, nie? No już powolutku. Ale powiem ci, ten topór to tak mi podpasował, że dawno mi tak nie pasowała broń. Mi te kopnięcia bardzo podpasowały. A, tu teraz będzie boskiej skóry, tak? Czy mi się wydaje? Tak, duet. No właśnie, ten duecik. Ale przylatujesz przez nich. Jak przez masełko. Coś tu jest? Tu jest dalej droga, tak czy nie? Nie. Tylko To jest przedmiot. tylko. Złoty run 12 poziomu. Tu jest tylko ścieżka w dół. Taki, wiesz, szybka podróż. Dobra. Idziemy na bossa. O ty. Powiedz mi, bo ogrywaliśmy tą betę tego Kazana. Ja to stawiam, że będzie dalsze testy, bo gra miała swoje tam problemy w tym momencie. Jak twoje wrażenia z Kazana? Moje wrażenia. Kurde, dlaczego ty zawsze takie trudne pytania dajesz w takich godzinach? A czemu trudne? No, ograłeś, tak? Masz swoje tam zdania na ten temat. Czy uważasz, że jest coś do poprawienia, czy na przykład gra wymaga tylko jakichś tam szlifów mechanicznych? Zacznijmy od bossów. To jest pierwsze, co mi przychodzi na myśl. Powinni im trochę zmniejszyć procentowo zdrowie, no bo jednak z niektórymi bossami można było się męczyć, tak jak było z tym ostatnim bossem z bety oczywiście, bo nagle pokonujesz jedną wersję i nagle ci się pojawia druga wersja. Opada kopara, nie? Nie powiem, fajne wykonanie bossa, naprawdę, no ale procentowo
zdrowie powinni trochę poprawić. Ja Bo myślę, że gdy. ten pasek, który mu się nabijał, ten drugi, że tam, żeby móc zadawać mu normalne obrażenia, znaczy krytyka, żeby zadać, to trochę takie było przesadzone, nie? Też fajnie odróżnić, bo jak walczysz z takim ludzkim przeciwnikiem, tak można to powiedzieć, a zwierzęcym, no bo to były zwierzęta, Były niedźwiedzie. były niedźwiedzie, to widać różnicę między tymi paskami, bo na przykład pasek ludzi, a to o kurde. Nie strasz mnie. Można odróżnić, bo pasek ludzki się odnawiał, czyli się cofał, a pasek tych zwierząt to po prostu zostawał w miejscu. Takim świetnym przykładem był Yeti oraz ostatni boss. On się chyba nazywał Viper. Viper, tak. A ten drugi boss, czyli ten demon, co cię opętał, nie pamiętam jego nazwy, Phantom Blade. o Phantom Blade, to jak ja to nazywałem, postawa, Pasek postawy. że pasek postawy się odnawiał. I to było fajne, że trzeba było zadawać jednak, by grać agresywnie. No ale Kazan pokazuje, że trzeba grać agresywnie w ten tytuł, na przykład przy tych próbach, nie? Co było? Tak, bo jak nie atakowałeś, to nie było, szczególnie tej trzeciej próby, nie? Nie było opcji przejść, jak nie atakowałeś. Tak, szczególnie ta trzecia próba, przy której ja próbowałem robić riposty. Dałoby radę przejść całą grę tylko na samych ripostach, tak jak w Sekiro, ale tam jest inny timing niż w Sekiro. Zdecydowanie. Ale moja opinia jest taka. Zmniejszyć trochę procentowo, nie tam bardzo mocno, zdrowie bossów, ale no trochę. Na pewno trzeba by będzie poprawić niektóre rzeczy, na przykład. Kurde, już teraz tak ci nie powiem od ręki, jakie to były rzeczy. Ale na plus jest taki, to co ci pisałem, że są tylko trzy rodzaje broni. I tyle wystarczy. No bo to jest taki Sekiro, Boże, z tego, z Nio pobrane, nie? Że tylko kilka rodzajów i koniec. I ty kombinujesz, jak grasz. Ja myślę, że wprowadzą jeszcze jakąś broń nie wiem, czy w rozszerzeniu, czy może coś na pewno jeszcze dadzą, bo myślę, że ich zdaniem będzie trochę mało, nie? Szczególnie, że gracze się wyrażali, że pięć rodzajów jakby było, to by było jeszcze w miarę. Chyba, że dojdzie jakaś broń dystansowa, jakiś łuk No, czy coś. broń dystansową masz, No były te włócznie, co rzucałeś, nie? ten javelin, jak ten to zwany, nie? Tam tak zapytam się ciebie, ile masz do leczenia? 11. To wiesz co, to my się cofniemy. To się rozdzielić, tak? Chcę się rozdzielić, bo ja mam 0. Aha, no to spoko. To czekaj, tutaj przy łasce. I mi powiesz, jak się nazywa ta łaska. Dobrze, tu jest zejście? Ty tu można przejść dalej. Łaska. Smocza świątynia. Ja powiem ci tak, mój odbiór jest taki, że ja to i tak od początku stawiałem, że twórcy trochę ułatwią to wszystko, nie? Tak samo było z betą Nio, bo przecież jak ja grałem pierwsze bety, czy betę alfę nawet grałem Nio, to o wiele trudniej było niż później, nie? Za każdym razem każde testy było ciut łatwiej i ciut łatwiej. Tak samo było w Lies of P. Przecież Tambur Major w Lies of P w demie był no mega trudnym bossem. Już w pełnej wersji jednak nie. W A ogóle który to jego. był ten boss? Ten To jest pierwszy? ten pierwszy taki, który blokuje ci wejście do kratu.
O, to nawet go nie pokonałem. No ja właśnie w demie nie dałem rady, nie? Dlatego mówię, no podejrzewam, że jednak trochę ułatwił, ale Weź. ja nastawiam się na to, że to ta gra będzie wyzwaniem i to naprawdę dużym, nie? Ja nie mówię, żeby zmniejszyć poziom trudności, bo ten poziom trudności, co był w becie, to był taki bardzo mocno wyważony. No bo Tak według. popełniłeś błąd i dostawałeś pierdziel i nie było inaczej, nie? O ty. To nie było tak, że ty dostawałeś, bo nie wiem, no przeciwnicy byli za mocni, tylko jak popełniłeś błąd, źle odblokowałeś atak albo coś. No dokładnie, nie? Trzeba się uczyć na swoich błędach, nie? Tędy nie przechodzimy. Tylko cię zaprowadzę inną ścieżką. Sponia. Nie, naprawdę, ja to uważam, że ta gra jest. W ogóle twórcy nie ukrywają tego, nie? Że czerpią garściami z Dark Souls. No tak jak ci twórcy od Lies of P, że wzorowali się Bloodborne? na Bloodborne. I Sekiro mocno, nie? Tak. Dlatego, no Bo tu. według mnie nie ma czegoś złego, że ktoś się inspiruje, bo inspirować się można wszystkim. No, inspirować się można, ale nie, że pełnymi garściami zabierać mechaniki i wpisywać je pod siebie, nie? No tak, no dobra, to wchodzimy. Masz tu złoty znak? Tak. No to przezwij sobie do pomocy. Po co on nam będzie? Będzie odwracał uwagę. No spoko. O, widzę, też się bufujesz. A, ogniu daj mi siłę, tylko używam. Dobra, lecimy. Nie lubiłem z nim walczyć, z tym grubasem, nie? On jest niby gruby, a jest tak mobilny. Nie mogę go z równowagi wybić. Dobra, gruby pad. Chłodę patu. To teraz miks. Nie, teraz się jeden pojawi. Taki Ornstein i Smaug skopiowani, nie? O, jest. I to jest losowy tutaj, który się pojawia, czy nie? Chyba tak. Okej. Jeszcze? Coś się zwiesiło nawet. Dobra. Dzwonek kulisty górnika Kowala IV i popiół wojny torna do czarnego płomienia. I co tam mam iść? Punkt łaski tu nie widzę. Tu na środku jest. A właśnie, tak mi się. To jest ołtarz. Tak, ołtarz z naszej świątyni.
No, na level może będę miał pół bańki. Nie mam. Coś trzeba Dobra. zjeść. Znak ci postawiłem tam w korytarzu, tam gdzie będziemy szli. Dobrze. Ale widać, że tak wracając do Kazana, bo przerwaliśmy na rzecz bossa, to widać, że to będzie agresywna gra. Zdecydowanie, i mnie to tak strasznie się spodobało, że naprawdę nie lubię takiego typu gry, bo to wymaga od ciebie nie bronienia i unikania, tylko tego, żebyś atakował. Bo widać, że tu inspirowali się Sekiro, które Sekiro jest bardzo agresywne, bo nie można być defensywnym albo pasywnym, ale też brali inspirację z Nio, że można się blokować broniami. Odbija się jak idealnie, nie? No dobrze, tu mamy znaczek. I ruszamy. Nie, mnie akurat Kazem kupił i to naprawdę uważam, że to będzie bardzo mocny tytuł przyszłego roku. Tak samo śledziłem trochę tego Wuchanga i to też może być bardzo mocna gra w przyszłym roku. Liczę, że zrobił też jakąś betę, demo, cokolwiek na konsolę, żeby można było przetestować. Ja to tam czekam na Phantom Blade'a, nie? No właśnie, ja też, ale Phantom Blade ma problemy podobno wewnątrzstudyjne. Nie wiem, No o co chodzi. to tak zawsze jest przy takim dużym tytule, nie? Kurde. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo, ja nie wiem, czy to chodzi o finanse, czy zwolnili się pracownicy ze względu na crunch. No No, zobaczymy. wiesz, bo jednak ambicje ten tytuł ma duże. No ma i nadal tam naprawdę to się. Mega to się w ogóle ogląda ten zwiastun sam, nie? Tak jak było w tym, w Wukongu. I oni mogą. O matko, myślałem, że wyskoczyły. Ja myślę, że oni się mogą bać, że nie dowiozą produktu tak jak Wukong, nie? Kurde, nie ta miksturka. Bo to, co dowiózł Wukong, to pokazuje, że w kraju, gdzie no jednak jest komunizm, można zrobić coś, co jest wybitnego. No tak, ale zauważ, że na samym początku były oskarżenia, że Wukong nie będzie wyglądał tak, jak wyglądał na trailerach, nie? No przecież do samego końca to uważali, że to nie będzie gra, która wyszła, nie? Jak to było? Gra, która miała nigdy nie wyjść, nie? Taki był tytuł. Oni myśleli, że ci ludzie zbierają faktycznie pieniądze, żeby zrobić przekręt. A tu jednak zobacz, dowieźli. I to hit, naprawdę hit. Gdzie poszedłeś? Góra. Aha, dobra, nie będę ten, bo to myślę, że zwiedzamy dalej, ale. Widzę, tłuczesz. Jo, kolega spadł z wrażenia. Łukąk jest wybitnie udany, nie? Dlatego Kazan jest. Kurde, też to jest jakieś studio tam azjatyckie, nie? I tutaj właśnie to się wszystko. W ogóle oglądałem trochę o PGA, o tych w ogóle tych o grach wszystkich tych, co były w konwentach, o, ale dostałem. I Azjaci jak się pojawili na tym, nie? To oni są pełni radośni, w ogóle wiesz, zadowoleni, gdzie w jakim kierunku zmierzają gry i wszystko, nie? A europejskie studia, przykład Ubisoft i inni, oni siedzieli ze spuszczonymi głowami, że to się nie nadaje, że to się nie uda, że to nie wyjdzie, nie? Coś zaczyna Ja. się psuć w starym świecie. Bo jednak na starym kontynencie rządził Ubisoft. Tak można po części powiedzieć przecież, nie? No i nie połączę, czekaj, przerwę ci. Chyba musimy się rozdzielić, żeby tu przejść. No, kontynuuj. Ale teraz przez te problemy
finansowe, co Ubisoft ma, no to ja się nie dziwię, że teraz się dzieli na PGA, tak jak mówisz, ze spuszczoną głową, nie? Znaczy, to nie jest na samym PGA, tylko nawet Gamescomie czy coś, nie? Bo to bardziej o Gamescom chodzi. Bo PGA to tam był pikuś przy tym wszystkim, bo tam było mało tych studiów. Ale tu nawet Ubisoft nie problemy finansowe, a marketingowe i jak się nazywa, PR-owe, nie? To bardziej o to chodzi. Dobra, jestem na górze i to się nazywa Winda Smoczej Świątyni. Czekaj, bo ja mam teraz przeciwników Spoko. i nie mogę kamery odpalić, bo prawie bym dobiegł tam do twojego miejsca, tam gdzie się rozdzieliliśmy. Czy ja nie mam tego z tej łaski? Aż dziwne. Tu mam zapas. No, zrobię sobie zapas na maksa. Zatruwających. Może by zrobił jeszcze jakieś garnki z trucizną, żeby porzucać. No, ale na razie nie. No, ja nie wiem. Ja jestem zdania, tak jak posłuchałem trochę właśnie, że Azjaci po sukcesie Wukonga są bardzo pozytywnie nastawieni do swoich gier. No bo szczerze, nawet Wukonga. Ogólnie przecież tak, Elden Ring to jest też From Software, to jest japońskie studio, to nie jest rynek europejski. No, sprzedają się gry azjatyckie i naprawdę tak samo Final Fantasy, przecież 16 była sukcesem, Rebirth jest sukcesem. Ale wiesz, dlaczego gry od From Software się sprzedają? Bo są klimaty Europejskie. europejskie, rycerze, ciężka zbroja i tak dalej, nie? No jest, ale możesz się grać i samurajem, nie? Dlatego tu też widzisz, no dostosowują się, ale Wukong znowu historia, tak jak oglądałem chwilę Kłaza. Historia Wukongu jest to historia, którą. Tak, ci przerwę. Znak postawiłem. Aha. Przed chwilą zerkałem, się nie widziałem. Przed wejściem w komnacie, czy. Przy łasce. No to nie mam jeszcze. Przy windzie smoczej świątyni. Na tym, na górze. Nie mam. Może ja ci postawię znak przy puli przyzwań. Jest to na wyjściu od windy, od łaski. Okej. Dobra, postawiłem. I ten Kłas właśnie mówił, że to tak jakby zrobił w Polsce, zrobili grę ogniem i mieczem, tak jak Wukonga zrobili. Przecież to by się sprzedało w tej samej ilości. Bo to jest historia, którą zna cały naród. Ona ma, nie wiem, 500 lat chyba ta powieść, tak? Czy 800? 500 chyba. No, coś koło tego. I przecież no to cały naród to zna. Tam jest miliard, nie wiem, miliard 200 milionów ludzi. Dalej nie widzę znaku, wiesz? Może się tutaj nie da połączyć. No ale jakby nie można było, to by nie ten. Nie byłoby stawiania. Bo tutaj co? Idziemy do bossa, czy tutaj mamy tylko jakiś punkt i wracamy? Nie, tutaj jest poboczna lokacja. To nie idziemy tutaj, bo zrobiliśmy bossa. Dobra, to gdzie wracamy? Pobiegniemy znowu od ołtarza Smoczej Świątyni, tam gdzie Okej. pokonywaliśmy ten duet. Okay. To ja w tym korytarzyku ci postawię. No, dlatego mówię, no, Wukong jest sukcesem i to jest nie, w ogóle niepodważalne, nie? Dlatego gry, no, będą Ale chciały też zacząć tak wzorować. jest taka też prawda za Wukongiem, że nie wszyscy znali tą historię, nie? Podróży na zachód. No, ja na przykład nie znałem w Europie, ja się nauczyłem, znaczy poznałem tą powieść. Jak przygotowywaliśmy się do podcastu z Damsem i z Korpusem, nie? To wtedy poznałem na podstawie czego to jest. Bo ogólnie tak, grę słyszałem, bo faktycznie śledziłem od pierwszego traileru, bo mi się podobało i fajnie było, nie? Tego gameplayu. Ale żeby znać na bazie czego to jest, ni hu hu.
Ja kiedyś za dzieciak oglądałem jakiś stary chiński film o Małpim Królu. No to było. To jakaś animowana była wersja tego, nie? Nie, film. A, ja oglądam animowany na pewno, bo ten, bo to było tak, że on urósł, nie? Jakoś coś takiego widziałem właśnie. Ale wiesz, jak ja będąc dzieciakiem, to ja tego nie zrozumiałem za bardzo, nie? Ale też nie było żadnych gier o mitologii chińskiej, nie? No bo Chiny ogólnie były zamknięte na udostępnianie swojej w ogóle wiedzy, historii, wszystkiego, nie? Idziemy znowu tą samą ścieżką. No właśnie nie. To po to skakaliśmy, jak dalej było wyjście? Trochę A? adrenalinki, czy co? No, tak jak mówiłem w poprzednim, że bez skoku to odcinek stracony, nie? A lubisz, jak się zabijam, jak skaczę? Tu widzę, że jest przedmiot. No, to się kameruje. Zabije się czy nie? Talizman starożytnego smoka plus 2. I tu też jest przedmiot. Klatka była taka, że już byłeś na dole. Ładnie tak się nabijać. Ja się wcale nie nabijam. Dlatego ja myślę, że Kazan się sprzeda na tej fali hejpu tych gier takich właśnie azjatyckich, nie? Bo to i wchodzi teraz naprawdę na rynek. Ubisoft za późno zareagował z Assassin's Shadows, nie? Jeszcze go przesunęli. Ale ja ci powiem, że przesunęli, bo oni są pewni swego, że w lutym on będzie sukcesem, nie? Bo wychodzą małe, znaczy małe gry, małych studiów, o. Spadłeś? Tak. Akurat na rycerza tygle. Kurde. Jeszcze się. Spoko, jeszcze Postawię się ci tam znak. zbufował. Tu, tak smoczy świątyni, to jest to. Ale mnie ogniem zionął, no. Tylko nie uczy, że się nie cofnę. Patrz, znowu mnie ogniem zionął. Biegnę już tam do ciebie. Spoko. Jest, dobra, zaciukany. A, no to się spotkamy przy kolejnej łasce. Bo tam jest kawałek za nią łaska. To tak jak właśnie we wspomnianym Wukongu jest, nie? Że przecież ten łaski pilnuje za każdym łaski. Tego punktu kapliczki pilnuje, na początku nie pilnuje nikt, a później pilnuje mocny przeciwnik, nie? I przecież dochodzisz już do samego punktu, a tam się tłuczesz z kimś, żeby odblokować. No, Dobra. kilka razy miałem taką sytuację, że nie miałem w ogóle Tykwy? tykwy do leczenia. No Pierwszą właśnie. sytuację, jaką miałem, to było na tym, w tej śnieżnej lokacji właśnie. Bo tam było dwóch gigantów do pokonania, czy jeden. Dwóch. I Tam on. przed samym, przed ostatnim bossem? Nie, A, to prędzej. jeden. To wiem, To to jeden. jeden. No. I ja jego ubiłem, bo nie znam jego ataków. I kurde. Ten, kapliczka. A tam przeciwnik. O ja pierdzielę. No, A tam tu było to przejście. zero many, zero życia. No, ale szczerze mówiąc, naprawdę tak jak dopracowali ten tytuł, dawno nie wychodziły tak dobre gry, nie? Miały tam swoje problemy, bo było, ale kurde, naprawdę.
Mi na przykład też się podobał stan techniczny Kazana, nie? Że ta gra nie wyszła z jakaś zabagowana, że wywalało grę czy coś. Mi ją wyrzuciło raz. A mnie w Przy ogóle. pierwszym uruchomieniu wywaliło grę od razu do tego, do pulpitu, że tak to nazwę, nie? I to był jeden, jedyny raz. To ja powiem ci, że mnie Kazan w ogóle ani razu nie wywalił. Winda. No dobra, dobra. No ale to była beta, to się mogło zdarzyć, ale no. I to też nie była jakaś zwykła beta, bo to była techniczna beta, nie? Ona była techniczna? Była określona tak jako techniczna? Bo ja nawet tego nie sprawdzałem. Tak, to był Closed Beta Technical. No gdzieś pytał chłopaczek, jak dostałeś dostęp. Wystarczyło chwilę pogłówkować, nie? Dlatego ja jak zobaczyłem u Wuchanga, że można, to od razu też szukałem dostępu. No ale Wuchang był tylko na PC-ty i to też w określonym tylko czasie. No tak, przeważnie, że większość tytułów będzie miał zamknięte betę, ale tylko na PC-ty, nie? No ale ten, Boże. Monster Hunter Wilds był 3 dni ekskluzywem betą na tym, na konsoli, nie na PlayStation, bo No i... od dzisiaj jest dostępny dla wszystkich beta. No i przyciąga dużo graczy, nie? Ale szczerze, ja tego Monster Huntera World to ogrywałem sobie, nie wiem, tam ze 300 godzin i mnie się mega podobało. Odrzucało trochę te farmienie, że trzeba było dużo farmić, żeby coś zrobić, ale fajna gierka. Mnie jakoś Monster Hunter World, czy ogólnie jakoś mnie nie kupił. Może też nie moje klimaty, nie? No, bo szczerze, to jest typowo azjatycka gra, tam nawet te postaci, te gadające koty w kuchni, to wszystko, no. Nawet nie mówię, że ze względu na styl, że to jest typowo azjatycka. Bo Finala przeszedłem, jakiegoś fajna 15 Finala przeszedłem i mi się to podobało na przykład, nie? No ale po prostu motyw tego Monster To jest Hunter World. fajna misja, jak Geraltem grasz. A to później było, No to dużo słyszałem. później, nie? No, mocniejszy czy nie? Mocniejszy. Kurde, te pioruny czerwone to mocne, to tak cholera, nie? Wiesz, no nie każdemu każda gra musi siąść, nie? To też jest... To świadczy, tak jak ja napisałem dzisiaj ten Radziowi na streamie. To, w jakie gry grasz, świadczy, jakim graczem jesteś, nie? No. Dlatego mi się podoba ta jego seria gry z mojej półki, nie? Bo to świadczy, bo to są gry, które ma na płytach, czyli to, co kupił. To świadczy o tym, co go interesowało i w co chciał grać. A nie o tym, nie wiem... To chcesz się rozdzielić, czy co? Nie, nie, cofamy się. Dlatego właśnie, no... Pytanie, ile masz do leczenia? 12. To na bossa starczy. Jak go skrócę o głowę od razu, to na pewno. Będzie miał dwie głowy. To co robię? Dobra. Spotkamy się na dole. Nie, no ogólnie ta seria Radzia mi się bardzo mocno podoba. No bo pokazuje, tak jak mówiłeś, pokazuje
jakie gry go interesują. Dobra, czekam na znaczek tu na tej półce z tymi trzema napisami. Nie na tej pierwszej, Dobra. tylko na tej drugiej, nie? No tak, Dobra, no bo to, jestem. to jest mega pomysł, naprawdę, no bo to pokazuje o tobie, a nie tam, że gry, czy coś. Jeszcze fajnie o tych grach opowiada, bo to są gry, które go interesowały. Ale to jest to samo, co właśnie my teraz to robimy. Czyli tak jak nagrywamy teraz Eldena, to nie, że my nagrywamy na siłę, tylko po prostu poszedł plan po naszej pierwszej nagrywce wspólnej, że nagramy serię z Eldena, nie? A, bo to musisz tu dostać się, dobra. No tak, no, też to pierwsze wspólne granie w Lords of the Fallen też było dobre, nie? Dobra, znak postawiłem. Gdzieś słyszę, jest. No, bo właśnie, bo w Lords of the Fallen my zaczęliśmy, tam chyba nagraliśmy tylko dwa odcinki wspólnie. Na początku, później jeszcze był odcinek. Tak. I to nie, że było to, że dobra, dawaj, bo musimy. Tylko po prostu poszła inicjatywa z dwóch stron i teraz tak powstała seria z Eldena, nie? I tak powstała stała seria gier kooperacyjnych na naszych kanałach. Dokładnie, jeszcze musi na moim powstać. No, na pewno jest zgięty palec. Tak, jestem. Ja mówiłem, że co tylko chcesz i kiedy chcesz, to tam. Ja na razie mały zapas filmów też mam, tu możemy. Nie no, ja tak myślę, że tak jak rozmawialiśmy, że wspólnie możemy nagrać ten Zombie Army. Bo tam nie ma za dużo strzelania. Połóż Nawet się. jak chybisz, to i tak jest dobrze. No, widziałem u ciebie Days Gone. Strzelasz bardzo dobrze. Jasne, nie. Nie no, Uwierz mi. trochę się już wprawiłem, ale powiem ci, ja na przykład tak oglądam strzelanie twoje w Call of Duty, w ogóle strzelanie w samym Call of Duty tym nowym, fantastycznie jest zrobione, naprawdę, ja pierdzielę, no tak to zrobili. Ale wczoraj w multi mi jakoś nie szło, jakoś kiepsko mi szło. To jest szczytowy moment tej gry, tam już takie crossy grają, że tam ciężko jest się przebić, nie? Tak jak ja grałem w pierwszego Battlefronta, jak kupiłem go na premierę. I przecież jak ja wszedłem w sieć, o Jezu, co tam robili to niektórzy, nie? To ja słyszałem, że gra ma tydzień. Jest tydzień po premierze, nie? Jak sam widziałeś, ja mam 42 poziom, czy tam czwarty. To niektórzy już mają na przykład 9 prestiż, nie? Czyli wbili 55 poziom. Później jest reset wszystkiego. I zdobywasz pierwszy prestiż, nie? I znowu musisz wbić ten 55 poziom, ale na prestiżu. I później przychodzisz na prestiż numer 2. To ktoś ma już prestiż 9, nie? To ładnie, nie? A tu, nie, tu był 3-dniowy dostęp, czy nie było? Nie. Nie, nie było właśnie. Dlatego tak się zastanawiam, bo w piątek była premiera. A No tak. O, mieliśmy najazd. ja... Ogólnie to było też, jeśli zmieniłeś sobie region, no to ten, na Nową Zelandię, no to mogłeś grać dzień szybciej. Dobra, tutaj maczuga się przyda. O, trochę ma dał chapsa. No, trochę ma. O! Lecz. Odrąbałem mu rękę? Nie. Szkoda.
się zbania. Kurde. Patrz, kurde. O, nie lubię tego. Ja też nie. O. Znika. Teraz oczy dookoła głowy. Jest. Kurde, nawet oczy dookoła głowy nie pomogły. I mnie posiekał. No dobra, to ja tutaj będę czekał na spoko, ciebie. już lety. No i też wracając do tego, ty też pokazujesz, jak nagrywasz na przykład jakieś serie, jakimi tytułami chcesz, interesujesz się, albo cię zaciekawiły. Na przykład ty mówiłeś mi o tym Dragon Ball, nie? Mhm. Bo, no nie ukrywajmy, no jarasz się tym Dragon Ballem, nie? Nie, no strasznie, bo to... O Jezu, co ja tak dostaję tym piorunami? Kurde, chyba źle poszedłem. Nie, dobrze. Strasznie, bo to jest, wiesz, Dragon Ball to jest moje dzieciństwo, nie? No. Po części moje też, ale bardziej to jak zaczynałem oglądać, no to już leciały te pierwsze Pokémony. A, no to widzisz, no... Pokémony jak leciały, to już byłem starszy? Nie, jeszcze do podstawówki chodziłem. Dragon Ball jak się zaczynał? Pierwsze te leciały, to ja nie wiem, do której klasy chodziłem, do trzeciej? Do drugiej? Do trzeciej chyba. Jak się zaczynało tak na maksa, bo takie te Chio Chipsy i te inne były te karty. Mhm. No, to tak chodziło jakoś tak. Ja pamiętam, ty zapewne też to pamiętasz, Tazosy z Pokemonów. Mhm. Metalowe, nie? Kurde. Tośmy ogólnie mieliśmy zakaz w szkole, nie? Grać z nimi. Widzisz, nie? No i dlatego mówię, trochę też inne czasy. Fajnie na przykład... Czekaj. Czekaj, wzmocnij tylko nas. Mam zaklęcie na towarzyszy. Jak ten, w środę na streamie u mnie rozmawialiśmy o starych serialach, nie? I tam wymienialiśmy przecież Grom z Raju, Drużyna A i tam wszystko, co tylko kiedyś się oglądało. O, hiszpańskie seriale. Hiszpańskie albo portugalskie, ten Głos Anioła, czy coś w tym stylu. O matko, no nie, no nie akurat nie o tym, nie? Ale to jest stary serial, nie? No tak. MacGyvera, tam Gwiezdne Wrota. Korkus właśnie mówi, że ogląda teraz... O. Ogląda tego, nie? Walisz? Gwiezdne Wrota teraz sobie odświeża, nie? O, nie ucieknę. Ja też nie, nie planowałem, nie? Biorę to na klatę i jadę dalej. I znowu głowa. Zrobisz? Jak zdążę? Dobra, udało się. Dobra, ucieka. Też ucieka. W takim wypadku. Tylko gdzie uciekniesz? Run, Forest, run. Na mnie. A, dałem radę. Uważaj plecy. Biegnę. A, i uciekł znowu. Teraz nie uciekł. Znowu. A, bo też taki stary serial. Moda na sukces, nie? Aż tak, to nas nie ten, ale też mówili. Ale tego się rozmawialiśmy. Kurde. O kurde. Rozmawialiśmy się o tym, no, też trochę inne czasy były, widzisz,
Ja mówię, teraz jest Netflix, jest Sky Showtime, tam Disney, to wszystko, a nadal nie ma czego oglądać, nie? No. Jak coś, to nie mam nic do leczenia. Po mnie. Chciałem właśnie powiedzieć, że mogę cię spróbować uleczyć moją butelką, nie? Kurde. Już końcówka zdrowia mu została. Tylko jakby teraz nie uciekał, nie? On chyba teraz nie będzie. On będzie tylko walił ręką. I znowu zniknął. Ja już nic nie będę mówił. Dostał? Kurde. I znowu odleciał. Leci. No i nie mogą się uleczyć. Kurde. Patrz, jaki dynamiczny się zrobił, no. Dobra, trudno. Nie mam nic do leczenia, jemu zostało, no nie wiem, 1/10 życia. Musiałbym go raz z równowagi wytrącić, nie? To co, stawiać znak? Nie wierzysz we mnie? Nie no, trzymam kciuki nadal za ciebie. Aż mi kciuki za chwilę odpadną. Ale kurde. Nie drapiłem go. I mnie zabił. Ja. No ale dobra, na tym zakończymy odcinek, bo to prawie 50 minut. W następnym odcinku go już pokonamy. I spotkamy się w następnym odcinku już przed bossem. W tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze. I do następnego. Cześć!